Dlaczego zaczynam tym niewątpliwie pięknym śpiewem? Ponieważ rzadko zdarza się, że tytuł naszych odcinków występuje w tak wielu piosenkach. A co to za tytuł? Jest nim oczywiście para, a dokładniej węże gumowe do pary wodnej. Ja nazywam się Michał Mróz i zapraszam do kolejnego odcinka. Można pomyśleć, że czasy pary przeminęły już wiele lat temu, a jednak nic bardziej mylnego i wbrew pozorom para znajduje zastosowanie m.in. w tak ważnych sektorach jak wytwarzanie energii elektrycznej, przetwarzanie żywności w przemyśle spożywczym czy wulkanizacji wyrobów gumowych. Zanim pokażę Wam przykładowe węże, krótko o tym, co nas dzisiaj czeka. Poznamy rodzaje pary i od jakich parametrów one zależą. Wspomnimy o wężach do pary niewykonanych z gumy. Powiemy, z jakich materiałów wytwarzane są gumowe węże do pary. Omówimy odpowiedni dobór węży i tutaj pokażę Wam kilka obejm węży końcówek z naszej oferty. Powiem Wam o prawidłowej konserwacji węży gumowych i pokażę, co się z wężem dzieje, jeśli tej konserwacji nie ma. Na koniec podsumujemy sobie całość, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania. Ok, rodzaje pary. Tak, nie przesłyszeliście się. Występuje kilka rodzajów pary, które w różny sposób oddziałują na węże. Wyobraźmy sobie zamknięty pojemnik z wodą, który będziemy podgrzewać. W momencie osiągnięcia temperatury wrzenia tej wody pojawią się pierwsze pęcherzyki pary wodnej. Przy dalszym dostarczaniu ciepła coraz więcej wody przejdzie w stan gazowy i właśnie taki stan nazywamy parą nasyconą mokrą. W momencie, kiedy cała woda zmieni się w parę wodną, otrzymamy co? Parę nasyconą suchą. Jeśli nadal będziemy dostarczać ciepło, a w pojemniku nie będzie już wody, otrzymamy parę przegrzaną. Bardzo proste, łatwe i przyjemne. Jedziemy dalej. Gumowe węże do pary wodnej, bo na nich się dzisiaj skupimy, zaprojektowane są do przewodzenia pary nasyconej, dla której temperatura i ciśnienie jest ściśle powiązane. Co to znaczy? Oś X ciśnienie, oś Y temperatura. 180 stopni Celsjusza i ciśnienie 9 bar. Otrzymujemy parę nasyconą, czyli to, co nas interesuje. Jednak w momencie zmiany którejś z tych wartości, np. nagłego otworzenia zaworu instalacji i spadku ciśnienia, nasza para nasycona zmienia się w co? Parę przegrzaną. Tak samo sprawa wygląda przy spadku lub wzroście temperatury. Dlatego tak ważne dla żywotności węży gumowych jest utrzymanie tych warunków pracy. W instalacjach parowych para przepływa sztywnymi przewodami, rurociągami parowymi. W przypadku, kiedy musimy zastosować połączenie giętkie, stosujemy elastyczne węże do pary, takie jak węże stalowe, węże teflonowe i węże gumowe. Krótko o wężach stalowych i teflonowych. Stosujemy je przede wszystkim w urządzeniach i maszynach, gdzie możliwy jest przewidywalny ruch przewodu, wymuszony pracą maszyny. Zaletą węży stalowych jest fakt, że ryzyko oderwania się końcówki od węża jest minimalne. Uszkodzenie takich węży najczęściej ma postać niewielkiego otworu, przez który następuje wyciek pary, dlatego też uszkodzenie rzadko ma charakter katastrofalny. Ze względu jednak na promień gięcia węży stalowych, mają one ograniczone możliwości w instalacjach dynamicznych. Tak samo jest, jeśli chodzi o węże teflonowe, jednak tutaj ze względu na bardziej elastyczny materiał, węże te wybaczają więcej. Węże gumowe do pary wodnej używane są najczęściej jako dłuższe, wielometrowe przewody przeznaczone do obsługi ręcznej. Po tych informacjach możemy przystąpić do doboru węża, a zaczniemy sobie od węża Pathos. Czyli bardzo elastyczny wąż do przesyłu gorącej wody oraz pary wodnej. Biała warstwa wewnętrzna spełnia wymogi FDA. Warstwa zewnętrzna odporna na tłuszcze roślinne i zwierzęce. Wzmocnienie węża to kord syntetyczny, powszechnie stosowany do czyszczenia i zmywania gorącą wodą lub parą w przemyśle spożywczym. Kolejnym wężem jest gwiazda, która już się pojawiła w jednym z naszych odcinków, a mianowicie jest nim Steamstar. Wąż o wzmocnieniu tekstylnym, szeroko stosowany w przemyśle do niskociśnieniowej pary nasyconej. Warstwa zewnętrzna to mikroperforowana guma EPDM. Jest to idealne połączenie jakości z ceną. Następne przykłady to węże Victoria. Jest to mocny i elastyczny wąż tłoczny ze wzmocnieniem stalowym do przewodzenia pary nasyconej i przegrzanej. Może być używany chwilowo do pary przegrzanej o temperaturze do 232 stopni Celsjusza i ciśnieniu do 18 bar. Kolejny wąż to Victoria N ISO 6134, wąż zgodny z wymaganiami tej normy. Normy te określają średnicę, konstrukcję, materiał, oznakowanie, testowanie i tym podobne. Co do standaryzacji węży, nie będę Wam tutaj opisywał każdej, żeby Was nie zanudzić. Powiem tylko, że można wyróżnić trzy najbardziej znane normy dotyczące węży gumowych do pary, które możecie zobaczyć w górnym rogu ekranu.
Kolejny wąż to Victoria Red. Jest to wąż o parametrach poprzednika, ale z lepiej widoczną czerwoną warstwą zewnętrzną, która może informować o wysokiej temperaturze. Posiadamy również wąż Victoria Premium o zwiększonej odporności na popcorn. A co to oznacza? Dowiecie się w dalszej części filmu. Kolejny wąż to Vapoofer. Wąż bardzo zbliżony parametrami do Victorii. Jest to solidne rozwiązanie o plocie stalowym dla pary wysokociśnieniowej, nasyconej i przegrzanej. Najważniejszym aspektem dla tego przypadku jest olejoodporna warstwa zewnętrzna. Tak jak w przypadku Victorii, tak i wąż Vapoofer posiadamy z normą ISO N6314 odnośnie końcówek i obejm wykorzystywanych do węży gumowych. Jest to kolejny dość obszerny temat, dlatego dzisiaj postaram się chociaż częściowo go Wam przybliżyć. Końcówki i obejmy do pary wodnej wykonane są ze stali lub żeliwa cynkowanego, stali nierdzewnej lub mosiądu. Końcówki posiadają karbowany kruciec do węża z zamkiem zabezpieczającym, blokującym końcówkę z obejmą, która skręcana jest za pomocą śrub. Węże gumowe do pary mogą być łączone z końcówkami na różne sposoby. Dlaczego my zalecamy montaż końcówek za pomocą specjalnie przeznaczonych do tego celu obejm? Ponieważ jest to najbezpieczniejsze i najpewniejsze. W przypadku końcówek zaciskanych tulejami, materiał węża na skutek ciśnienia i temperatury płynie, traci właściwości sprężyste i kurczy się, co za tym idzie, zacisk rozluźnia się. Nie możemy również sprawdzić stanu węża. W przypadku obejm skręcanych śrubami mamy możliwość kontroli tego węża i oczywiście przed każdym uruchomieniem instalacji należy dokręcić śruby, czym niwelujemy ewentualne luzy. W przypadku uszkodzenia węża przy końcówce odcinamy uszkodzony odcinek i samodzielnie możemy zamontować końcówkę, czego nie moglibyśmy zrobić w przypadku tulei zaciskowych. Jeśli chodzi o tuleje zaciskowe, to jak najbardziej możemy je wykorzystywać, ale w przypadku węży teflonowych. Teraz krótko o samym użytkowaniu węża. Jak zawsze bywa, prawidłowe użytkowanie przewodu pozwala znacznie wydłużyć jego żywotność, a w przypadku, kiedy mamy do czynienia z niebezpiecznym medium, jakim jest para, jest to tym bardziej istotna kwestia. W szczególności powinniśmy zwracać uwagę na występowanie pęcherzy i grudek gumy, pęknięcia odsłaniające oplot, przecieki pary przy złączach lub w jakimkolwiek innym miejscu węża, spłaszczenia lub załamania, zmniejszenia przepływu pary wskazujące na spuchnięcie warstwy wewnętrznej. Uszkodzenia węża najczęściej pojawiają się na jego końcach, ponieważ często jest on tam zginany i odkształcany. Możemy wyróżnić kilka niszczących oddziaływań pary wodnej na węża. Oddzielenie warstwy wewnętrznej węża i popcorning. Polega to na tym, że kondensat wnika w ściankę wewnętrzną warstwy węża. Gdy przepływ pary jest wznowiony, następuje nagłe zwiększenie temperatury i objętości tego kondensatu, co prowadzi do jego wybuchowego wyrzucenia, rozrywając warstwę wewnętrzną, co powoduje zniszczenia o wyglądzie zbliżonym do powierzchni kalafiora. Dlatego też bardzo często możemy spotkać się z zaleceniami drain after use, czyli opróżnienie węża po użytku. Korozja wzmocnienia stalowego, zawarte w parze gazy, czyli tlen i dwutlenek węgla, również wnikają w materiał węża i stanowią silny czynnik korozji, który w wysokiej temperaturze może postępować bardzo szybko. Dlatego druty wzmocnienia powinny być zabezpieczone np. przez pokrycie mosiądze. Aby zapobiec temu zjawisku, chemicznie przygotowuje się wodę, czyli mówiąc najprostszym językiem, usuwa się z niej powietrze. Trzecim niekorzystnym zjawiskiem jest efekt termoplastyczny. O co tutaj chodzi? Przepływająca para nasycona o większej temperaturze wyrządzi mniej szkody niż chłodniejsza woda przepływająca przez ten sam wąż. Dlaczego? Para nasycona przepływająca przez wąż kondensuje się w postaci kropli lub cienkiej warstwy kondensatu, które oddzielają gorącą parę od ścianki węża. Dodatkowo w wodzie używanej do wytworzenia pary znajduje się powietrze, które tworzy cienką ściankę dodatkowo oddzielającą parę od kondensatu. W efekcie czego te dwie warstwy, kondensatu i powietrza, izolują parę od wewnętrznej powierzchni węża. W przypadku przepływu gorącej wody występuje brak tych warstw i co za tym idzie, wąż nagrzewa się bardziej, co prowadzi do uplastycznienia materiału, czego efektem jest duże osłabienie wytrzymałości ciśnieniowej węża, jak również szybka, duża i trwała deformacja gumy pod zaciskami okuć węża. Ostatnim niekorzystnym efektem jest przegrzanie, utlenianie i pękanie warstwy wewnętrznej. Utlenianie, czyli starzenie się materiału węża przez tlen zawarty w parze. W wysokich temperaturach zachodzi szybko, powodując twardnienie gumy, warstwy wewnętrznej i jej pękanie. Dzieje się tak szczególnie w warunkach pary suchej i przegrzanej. Na sam koniec odpowiemy sobie na pytania, które dość często są zadawane.
Czy węże do pary wodnej można stosować do gorącej wody? Tak, jak najbardziej. Mogą być stosowane do gorącej wody o temperaturze maksymalnej około 90-100 stopni Celsjusza. Czy węże do pary mogą być nawijane na zwijarki bębnowe? Oczywiście jak najbardziej, pod warunkiem odpowiednich zasad eksploatacji. Przed zastosowaniem takiego zestawu wąż musi być całkowicie rozwinięty. Należy pamiętać o okresowym sprawdzeniu stanu technicznego węża, no i mieć na uwadze fakt, że podczas eksploatacji bęben może się nagrzewać. Czy można stosować gumowe węże do pary w środowisku zaolejonym? Oczywiście, że tak. Koniecznie jest do tego wybór węża z warstwą zewnętrzną odporną na olej. Dotarliśmy do końca. Oczywiście sam temat pary, jak i węży do niej przeznaczonych jest znacznie obszerniejszy. Także zachęcam do zadawania pytań.